Mufinka, mufinka! Słuchaj, dobra, zaczynamy, tak? Wybierz jedną z dwóch kartek. Czemu? Co tam musisz jest? Wybrać. To są specjalne niespodzianki, musisz wybrać jedną z dwóch. To ja wybieram to. I co to jest? Piknik na mokrym balkonie? A drugie to było śniadanie do łóżka. Co? Że zdjęcie, a ty mi coś takiego robisz? To ty wybrałaś, było 50% szansy. Proszę bardzo, Mufinka, jedzonko na balkonie. Powodzenia. Co? Nie słychać cię. Dobra, Mufinka, nie denerwuj się, jeju, wybacz. Wymarzłam się. Tak, dobra, następny w tym momencie, proszę, następna kartka do wyboru. Proszę cię bardzo. Co wybrałaś? Sprzątanie swego pokoju? Albo co? Obok, proszę, przeczytaj sobie, co miałaś. Ogotanie dzieje się przez godzinę, wiesz co? No to ty wybierasz, to jest moja wina? Mufinka, bo ty tu pluszaczki, ośmiorniczkę pominęłaś, tu całą. Proszę, proszę to posprzątać. No proszę posprzątać, sama tak wybrałaś, żeby nie było. Widzowie, koniecznie zostawcie mi kciuka do góry, żeby mnie wesprzeć. Mufinka? No? Posprzątałaś już? Bo tutaj mamy kolejne dwie do Dobra. Wyboru i... Już, to. Proszę bardzo, proszę przeczytać drugie. Nie możliwe, ty pomijasz te kartki. Buziak dla kitka, wyżej było odkurz cały dom. No i co teraz? Halo, halo, jak idzie sprzątanko? Super, przynajmniej ja i mój przyjaciel. W ogóle kupisz mi taki odkurzacz, taki co chodzi. Za moja mama ma taki i nazwała go Maciuś. Maciuka? Ten u niej się nazywa Stefanek, więc u nas to jest Maciuś i Stefanek w domu. Dobrze, dobrze, możliwe, że ci kupię, ale musisz przeżyć dzisiejszy cały dzień. O, no dobra, widzowie. A wy, jeśli jeszcze nie dołączycie do naszego najsłodszego filmu na całym YouTubie, Mufinkany, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. No dobra, Kitek, co mamy dalej? Ten dzień jest piękny. Proszę cię bardzo, wybieraj. Robię górna czy dolna? Robię warkoczyka z krzatowicy. No dawaj, jest pięknie. Słuchaj, teraz wybieraj. Dłuższa czy krótsza? No to krótsza, bo może będzie mniej do robienia. Posprzątaj pokój, Kitka. Co było w drugiej? Ej, co to za niespodzianki? Nie, miałbyś niespodzianki dla mnie, Kitek. Co to jest? Ja zgłaszam przeciw. Ani jedna nie była niespodzianka dla mnie. No dobrze, no to zmieniamy karteczki. Dobra, Mufinka, znowu runda numer dwa. Znaczy w sensie powtórka, żebyś nie płakała. Proszę wybierz jedną. No nie no! Dostaję pluszaka! Możesz sobie wybrać jednego pluszaka z mojej kolekcji, żeby nie... Twoje? Tak, to z mojej... są nasze pluszaki, Kitek! Możesz wybrać jednego z mojej kolekcji. No nie. Teraz właśnie pokazuję wam mojego nowego przyjaciela, czyli nasz nowy sztuczny kwiatek. Nazywa się Monsterka. Mufinka, kup w końcu prawdziwego. Naucz się hodować prawdziwe kwiatki! No, kupiłam sztuczny storczyk, jeszcze nie ma doniczki, ale jest naszym nowym członkiem rodziny. Przecież nie wygląda tak sztuczny. I to ja jestem, zobaczcie, cześć! Wow. Pizza i to mi zabrałeś! Jutitos! No już, chodź tam. Co ty robisz? Zakumuję go. Jak mogłeś mi go zabrać? Myślę, go wszystko. Dobra, mam nadzieję, że widzowie sobie przeczytali, co jest kolejnym z zadań. Proszę cię bardzo. No nie, no nie. Zmieniłem zdanie. Nie chcesz tego? To jest lepsze, to jest lepsze. Zdecyduj się. Możemy się jeszcze wymienić. Słuchaj, możemy się wymienić. Tu jest lepsza nagroda. Jeszcze uderzyłam poduszką, nawet nie poczułeś. Ała, nie chcesz tego? Nie! Mufinka nie ogarnęła i myślała, że chodzi, że pisze uderz kitka, tam pisze ubierz kitka. Ja wiedziałam, ubierz, że to jest kitka. Ubierz, dlatego cię uderzyłam poduszką. Czyli się nie liczy, czyli wybierałaś uderzenie kitka, nie ubierasz mnie, tak? Mam cię ubrać? Tak. To się świetnie składa. Co? Bo kupiłam ci parę nowych fajnych nie, rzeczy. Nie, a nie, nie, się to ubrać. Nie, no weź. Zaczynamy od pięknych skarpetek hamburgerowych, idziemy dalej po ten piękny sweterek. Pomocy. Jest uroczy. Nie jest uroczo. Chociażbyś mi włosy ułożyła ładnie. Ale ja uważam, że pasują do tego sweterka, serio. Jak wam się podoba? Lepsze to, czy uderzenie kitka? Co? Ja, oczywiście, że już wolę to. Ale skarpetki też to. Co ty teraz robisz? Mufinka. Zmieniam ozdoby świąteczne na takie bardziej wiosenne, a co? Jak myślicie, który wybierze? Proszę cię bardzo, wybieraj. Nie no! Ale od kogo? Ode mnie. No żartujesz sobie, to było niemiłe! No to nie, to nie było. Tak, mój przytula! Żeby nie było, proszę bardzo. Dobra, zadowolona? To była ta nagroda. Tak. Coś lepszego. Słuchaj, dzisiaj trafisz kupienie gigapushida, ja ci to obiecuję. To dla was widzowie, żeby nie było. Proszę bardzo, Mufinka. To jest dla widzów, proszę cię bardzo, wybierz dla widzów. Co chcesz dla widzów zrobić? Dobra. Taki wielki wzięłaś? Odpisz na kilka wiadomości widzów na Instagramie. No to poproszę telefon, Kitek.
Dobra, co napisałeś do widza? No na przykład Martynka napisała: hej Muffin Art, jestem twoją fanką, uwielbiam cię oglądać na YouTubie i subskrybuję cię, oglądam Kitka i subuję go w różowy i pozdrawiam. My ciebie również pozdrawiamy. Krzysztof napisał: idolka odpisuje, proszę i serducho, a ja napiszę: oczywiście odpisuję. A tutaj była prośba o dorysowanie drugiej strony serduszka, więc dorysowałam, wysyłamy dla Małgorzaty. Dobra Muffinka, żeby tu wszyscy widzieli, to są teraz dwa plusy, więc to jest jedna z najlepszych karteczek, jakie możesz wybrać. Okej, dopiero tą, czyli weź sobie jedną rzecz muffinkową. Ale skąd? No możesz sobie wziąć jedną rzecz z naszej kolekcji. To czekaj, ja wiem. Ja wezmę sobie mój kubek i się zaraz w nim napiję herbatki. A, okej, bo to chodziło z mojej wielkiej kolekcji, którą ja mam. Jaką wielką? Nie było tematu, wzięłaś już muffinkową rzecz, tak się liczy, koniec tematu. Mam jeszcze bransoletkę na sobie, więc jestem dwa w jednym, opaska. Team muffinki! Zapraszamy oczywiście na nasz sklepik! Macie link w opisie. Dobra, to są bardzo ciężkie tutaj rzeczy, które w tym momencie wybrałem Muffinka. No to co wybierasz? Jesteś gotowa? No. To może naprawdę zmienić całe twoje życie. Proszę cię bardzo, wybieraj, jedynka albo dwójka. Co to jest? Przemawiaj sobie przycisk na YouTube na różowo? Co ty wybrałaś? Nie! Muffinka, tak! Nie przemaluję go, ponieważ czekam na nowy, bo tak jak wiecie, albo może nie wiecie, udało nam się wspólnymi siłami wbić 100 tysięcy ale na Muffinart Gaming, czyli na moim kanale gamingowym, na którego właśnie krótko zapraszam. Są tam odcinki w tym roku dwa razy w tygodniu. Dwa razy aż! Czyli jak dostaniesz tamten przycisk, to przemalujesz go na różowo, tak? Słuchaj Muffinka, za dużo było dobrych karteczek, pora teraz na bardzo złe kartki. Strasznie złe dla ciebie, dobre dla mnie. To jest niespodzianka dla Kitka! Ej, no co? Oddajesz mi wszystkie słodycze. No chyba, że... Poczekaj, możesz jeszcze wykupić karteczkę numer 2. Nie, bo to na 100% będzie gigapushin. Na pewno nie będzie taki... Dzięki. Muffinka, no nie było takiego gigapushina, no! No przestań! Dobra, dawaj słodycze. Co ci tak długo czasu zajmowało, powiedz? No to są wszystkie moje słodycze, ale Kitek, no... Losu, preś, nawet jajka chcesz mi zabrać i... W ogóle to, dzisiaj dopiero to otworzyłam. To są takie poki pyszne. I one są takie czekoladowe. I nawet nie wiem co za smaku, to jest jakieś takie masło czy co? Muffinka, słuchaj, możesz jeszcze zmienić zdanie, wziąć drugą karteczkę, ja ci pozwalam. No to czyli jednak cały kartonik mi oddajesz, ale wygrałem. Jak ci smakują? Czy ty wyczujesz jakieś tam masło, czy coś, jakieś karne? Szczerze? No bo takie coś jest dziwne na tym. Dobre są. Nie wiem, że są dobre, ale nie wiem co to jest. Pyszne są. Karmel! To nie jest karmel. Masło? Nie wiem. Ja tam karmelu nie czułam. Pyszne. Co tam podjadasz? Co tam podjadasz? Słuchajcie, pora na najlepsze karteczki ever. Dobra, i pytanie, czy jesteś gotowa? No nie, no znowu! Tak jak na szorcie, które nagrywaliśmy, ty stąd wziąłeś ten pomysł, żeby zrobić ten challenge, wiesz co? Dokładnie z naszego szorca, a tu były, zobacz, śliczne kwiaty dla Muffinki. No tak cóż, no. Nawet nie poszedł po nie, bo nikt od ciebie kwiatuszka nie dostał. Jak nie dostałeś ode mnie kwiatuszka? Może dostałaś ode mnie. Znajomości. Dobrze, kupię ci niedługo kwiatuszka. Nie. I jak, Muffinka, podoba ci się dzisiejszy dzień? Jak tutaj, ale ty? Ja się więcej z tobą nie bawię. No ale fajny jest dzionek! To nie moja wina, że tak trafiasz! Tu twój pomysł, puszki. To, a zobacz, jak mnie pięknie ubrałaś przynajmniej. No, elegancko wyglądasz, te skarpetki. 10 na 10! Muffinka jest już zmęczona po czyszczeniu jednej toalety, tak więc proszę cię bardzo, decyduj. Weź, nie, weź górną weź. Chcemy do restauracji na randkę, naprawdę? A nie chciałabyś tego? Zobacz sobie, posprzątaj łazienkę Kitka. To jest lepsze, no co, no jakbyś tak trafiła mnie pod rząd, to bym się śmiał. Zabierasz mi randkę, to czekaj, muszę się naszykować. Kitek zabrał mnie w nowe miejsce, którego jeszcze nie widziałam. Bye bye. Zamówiliśmy pycha sushi, było mega. Czemu ty masz na głowie pizzę? A czemu ty masz na sobie sweter? No bo tak nie ubrałaś, dobra, słuchajcie. No i teraz decyduj. O, tak, udało się. O, ty chyba sobie nie zdajesz, jaki ja mam syf w szafie. Zapraszam cię za mną, chodź Muffinka, będzie fajnie. Nie. A to były wspólne gry na komputerze, wystarczyło tylko niżej wyciągnąć. Pole planszówki. Troszeczkę pobrudziłem, ale spokojnie Muffinka zaraz to ułoży, co nie? Ułożysz to? No ułożysz, nie płacz, będzie fajnie. No dobra, nie będzie. No co jest Muffinka? No co, ja jak ci się podoba dzień? No było fajnie, posprzątałaś, szafę, wszystko, elegancko, to co? Ostatnie chcesz jeszcze? Chcesz nie. Tutaj? No wiem, że chcesz teraz, a tu jest naprawdę mega rzecz. Coś, co chciałaś, naprawdę bardzo tego chciałaś. O, ale ci się trafiło, masz Marta. Wow, o ja, a w co zagramy? Ja mogę wybrać? Cieszę się, że nie zagramy w zrób pranie. No dobra, wybieraj grę. Dam, dam. No dobra, zagramy sobie w Azula, żeby nie było. Ja!
No dobra, Kitek. Wyjechałem poza skalę, tak szczerze. Wygrałem. No, wygrałem. Zobaczcie, jaka ładna mozaika. To dzięki temu swetrowi. Zdecydowanie to dlatego. Ja byłam blisko. No nie, no, było dobrze. Powiem ci, że pojedynek był wyrównany. Kitek, wiesz co? Znalazłam te twoje kartki i stwierdziłam, no, że to co? Teraz zamiana ról? Jaka zamiana? Nie, nie żadna zamiana ról. Nie, ja się w to wybieraj! Nie ma. Żartujesz! Dobra, to chcę. No nie, ja się z tobą nie bawię!